Zapraszam Państwa do podróży w czasie i w przestrzeni, co prawda z mojego gabinetu, bo dzisiaj o podróżach. Kształcących. Chyba każdy z nas słyszał o powiedzeniu: podróże kształcą. Przez stulecia właściwie podejmowano wyjazdy w celu poszerzenia wiedzy. Długo w sumie, bo aż do dojrzałego średniowiecza musieliśmy czekać, żeby one stały się powszechniejsze. W Europie od IX wieku nauczano głównie w klasztorach i nauczano głównie osoby stanu duchownego. Od XI wieku coraz ważniejsze stawały się szkoły katedralne, kolegiackie, które przyjmowały także na nauki osoby świeckie. Niektóre ze szkół zaczęły zyskiwać międzynarodową rangę, co przyciągało oczywiście chętnych do nauki także z innych krajów. Studenci na, na tych, w tych instytucjach właściwie nie mieli problemu z porozumiewaniem się, ponieważ wszędzie obowiązywała łacina. I tak, i tak właściwie powstały pierwsze uniwersytety. Etap niższy kształcenia ogólnego na uniwersytecie obejmował sztuki wyzwolone i filozofię. Program siedmiu sztuk wyzwolonych, tak zwane Artes Liberales, składał się z poziomu niższego, to znaczy Trivium. Trivium obejmował gramatykę, retorykę i dialektykę oraz z poziomu wyższego, czyli kwadrivium. Tutaj w skład kwadriwium wchodziła arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Po ukończeniu fakultetu Artes Liberales, czyli tych sztuk wyzwolonych i filozofii, można było studiać, podjąć studia prawnicze z zakresu medycyny albo z zakresu teologii. I często właśnie Renoma dotycząca tych poszczególnych dziedzin wiedzy przyciągała studentów na dany uniwersytet. Przykładowo nauki prawnicze były symbolem Uniwersytetu w Bolonii, założonego w 1888 roku, jak i Uniwersytetu w Oksfordzie, założonego w 1167 roku. Wkrótce, bo na początku XIII wieku, powstało Cambridge z kolei. W połowie XII wieku została ufundowana paryska Sorbona, która już w kolejnym stuleciu stała się głównym centrum filozofii i teologii. W XIII stuleciu powstały uniwersytety w hiszpańskiej Salamance, w padwie, w Neapolu czy w portugalskiej Coimbrze. I gdy spojrzymy na mapę z zaznaczonymi uniwersytetami powstałymi w średniowieczu, to łatwo dostrzeżemy, że najszybciej rozwijały się ośrodki w granicach dawnego. Imperium Rzymskiego. Europa Środkowa jednak szybko nadrabiała te zaległości, bo doskonale wiemy, że Uniwersytet w Pradze został ufundowany w 1348 roku, w Krakowie w 1364, w Erfurcie w 1379, w Uppsali. W 1477, dwa lata później, Uniwersytet w Kopenhadze, a dopiero pod koniec XVIII wieku, na tej mapie akurat tego Państwo już nie zobaczą, w 1755 roku powstał Uniwersytet w Moskwie. Uniwersytety oczywiście przynosiły chlubę władcom, jak chociażby Kazimierzowi Wielkiemu, fundującemu, fundującego Akademię Krakowską, ale także sławę danemu miastu, zapewniając oczywiście spore korzyści, w tym korzyści materialne. I po tych szlakach europejskich, choć bardziej po umiejętności aniżeli wiedzę, krążyli w średniowieczu także czeladnicy, czyli rzemieślnicy, którzy już zakończyli naukę egzaminem czeladniczym. Aby zostać mistrzem swego fachu, musieli odbyć podróż, by jeszcze lepiej zapoznać się ze swoim rzemiosłem. Taka podróż mogła trwać nawet 4 lata. Najczęściej czeladnicy wybierali ośrodki miejskie, w których mieli kontakty handlowe albo które oczywiście słynęły z dobrego poziomu rzemiosła, które ich najbardziej Interesowały. Średniowieczne podróże po wiedzę wśród studentów i po umiejętności wśród czeladników zmieniły się w okresie nowożytnym, czyli od XVI do końca XVIII wieku. Główną zmianą było zaprzestanie wyjazdów na całe studia do jednego ośrodka uniwersyteckiego uniwersyteckiego. Rozpoczęto wyjeżdżać, jak to mówiono, po wiedzę i doświadczenie, a wyprawą taką nazywano Grand Tour, czyli wielką podróżą. Wielka podróż stała się popularna wśród europejskiej szlachty i bogatych, i bogatych mieszczan, ale oczywiście tylko płci męskiej. Pierwotnie wybierano się najczęściej na rok studiów na któryś z uniwersytetów. Pamiętajmy jednak, że XVI wiek to już czasy po. druga połowa XVI wieku, przede wszystkim to już czasy po reformacji i uniwersytety także podzieliły się na katolickie i protestanckie i rzadkie były te, które przyjmowały wszystkich studentów. Padwa jest tutaj bardzo chlubnym przykładem akademii, w której uczyli się zarówno katolicy, protestanci, jak i Żydzi. Wśród katolickich uczelni wybierano najczęściej Bolognię, Ferrarę, Sorbonę. Protestanci zaś kierowali się do Wittenbergi, a potem do Lejdy, gdzie można było prowadzić badania anatomiczne, początkowo zabronione przez Kościół katolicki. I z tego powodu Lejda cieszyła się tak dużą, tak dużą popularnością. Po roku studiów wybierano się na kolejny uniwersytet, a czasem zaś nie zapisywano się w ogóle na akademię, tylko zatrudniano wykładowcę, aby udzielał prywatnych lekcji. Program takiego wyjazdu obejmował nie tylko przedmioty humanistyczne, jak języki obce, czy historię, również geografię czy matematykę, lecz także lekcje muzyki na danym instrumencie, naukę tańca, naukę rysunku, czy jazdy konnej, wszak mówimy o szlachcie. Młody szlachcic bardzo często wybierał się razem z rodzeństwem w taką podróż. Ale na pewno z nauczycielem. I nauczyciel ów dbał nie tylko o postępy w nauce, ale także o jego moralność. I nie bez powodu częstymi wychowawcami szlachty z Rzeczypospolitej Obojga Narodów byli jezuici lub pijarze, którzy dbali o stronę duchową tej podróży. Przede wszystkim jednak oprócz nauki młodzieniec miał zdobywać, zdobywać doświadczenie, miał bywać na dworach europejskich w celu poszerzenia kontaktów i zdobywania właśnie doświadczenia, które w przyszłości miało mu się przydać w pełnieniu różnych funkcji publicznych. Klasyczna podróż dla różnych nacji europejskich, ta wielka podróż wyglądała oczywiście troszkę inaczej. Anglik najpierw jechał do Paryża, gdzie spędzał kilka tygodni, choć czasami tę podróż zaczynał od Niderlandów. Następnie kierował się do Orleanu, wiedziony przede wszystkim sławą uniwersytetu, ale także legendą Joanny Dark. Dalej na jego trasie znajdowało się Tours i Saumur, które było centrum francuskiego protestantyzmu. Więc Anglik przez chwilę mógł, mógł się poczuć bardziej, bardziej jak u siebie. Dalszy punkt wyprawy kierował, kierował go do Italii, choć jako protestanci mieli oni trochę, Anglicy mieli trochę obaw jeżeli chodzi o przebywanie w Rzymie, ale Bolonia była właściwie takim punktem, punktem obowiązkowym, dzisiaj powiedzielibyśmy must see. Jeszcze większą atrakcją w dobie renesansu, która właściwie na natrwa, trwałe zagościła w sercach Anglików, okazała się Wenecja. Z Wenecji kierowano się do Florencji, Genui, Mediolanu, ale czasem również na południe do Neapolu, choć to też, to też było spore ryzyko, jeżeli chodzi o wyznawaną wiarę. Francuzi Oczywiście doskonale znali swoje państwo, więc, więc nie, musieli, nie musieli się kierować na na swoje dwory, czy, to, czy, czy rezydencje arystokratyczne. Więc ich celem były, były przede wszystkim Włochy, potem także Niderlandy, dalej także Hiszpania. Jeżeli chodzi o Szwedów, Duńczyków, to od drugiej połowy XVI wieku podróżowali oni przede wszystkim po krajach Rzeszy, gdzie nie mieli problemu z porozumiewaniem się i jednak podobna, podobna kultura życia obowiązywała. Część wyruszała dalej, do Francji. Gdzie w XVII wieku przede wszystkim Szwedzi i Duńczycy uczyli się żyć wystawnie, bądź, bądź do Włoch. I tutaj, zwłaszcza do Włoch, podróżowali przyszli oficerowie z powodu rozwoju sztuki fortyfikacyjnej. Coraz częściej też Europejczycy podróżowali do Anglii. Właściwie od połowy XVI wieku ten kraj przyciągał ich głównie dzięki presti prestiżowi rządów Tudorów. I Anglię chętnie zwiedzali przede wszystkim Niemcy, ale także Polacy, jak chociażby Jakub Sobieski, jego, przyszły, jego, jego syn, czyli przyszły król Jan III, czy ostatni król polski Stanisław August Poniatowski. Jeżeli jesteśmy przy. Już przy polskiej szlachcie to e, trzeba podkreślić, że polska jak i litewska szlachta bardzo szybko przyswoiła sobie tradycję grand tour i właściwie od połowy XVII wieku był to już stały element edukacji młodego magnata czy bogatego szlachcica. A celem, celem podróży było oczywiście zapoznanie się z dziedzictwem antyku i praktyk, praktyką europejskiego życia dworskiego. Pełna podróż po i doświadczenie miała trwać trzy lata. I obejmować Francję, Włochy, kraje niemieckie i Holandię. We Francji miano spędzać około 18 miesięcy, we Włoszech 10, w krajach niemieckich i Holandii 5. Przed podróżą rodzice spisywali instrukcje dla swoich, dla swoich dzieci i dla wychowawców, w których często znajdowały się zalecenia, zalecenia wychowawcze obok tych zaleceń edukacyjnych. I wśród takich zaleceń wychowawczych zalecano właśnie, aby nie popadać w złe towarzystwo, nie pojedynkować się i jak najwięcej rozmawiać w językach obcych, czyli właściwie słowem moglibyśmy to określić trzymać się jak najdalej od, od innych Polaków. W nowożytności, w zachodniej Europie, wśród uczonych rozwinął się jeszcze jeden cel podróżowania kolekcjonerski. W czasie podróży uczonych zbierano materiały bardzo różnorodne, zarówno książki, monety, medale oczywiście najlepiej jak z najdawniejszych czasów ale także materiały do nauk przyrodniczych, wszelkiego rodzaju skamieliny, minerały, rośliny, szkielety zwierząt, próbki gleb, anomalie wszelkiego rodzaju. I właśnie te anomalie wszystko co było dziwne, osobliwe, rzadkie, były były Przede wszystkim interesujące, bo one. Pozwoliły na tworzenie tak zwanych gabinetów osobliwości. I te gabinety osobliwości były także bardzo chętnie odwiedzane w czasie, w czasie grand tour czy wielkiej podróży. W XIX wieku wyjazdy po wiedzę właściwie troszkę się zmieniły, bo przede wszystkim w tym, w tym stuleciu skupiano się na studiach specjalistycznych. Wiązało się to głównie z rozwojem wszystkich dziedzin, dziedzin nauki w Europie Zachodniej matematyki, nauk stosowanych techniki, wyspecjalizowały się także dziedziny wiedzy w zakresie fizyki czy chemii. Dodatkowo w XIX wieku pojawiły się szkoły rolnicze, szkoły leśne, politechniki, szkoły górnicze, ale również szkoły nauk politycznych czy języków orientalnych. Więc tutaj o podejmowanych wyjazdach świadczyła raczej chęć zdobycia fachowej wiedzy, a nieżeli tradycja. Rodzinna, czy po prostu chęć, chęć zobaczenia pozostałości po starożytnym, po starożytnym Rzymie, jak to było jeszcze epokę wcześniej. I Choć znanym od wieków motywem podróżowania w XIX wieku było poszukiwanie materiałów do, do badania ziem danego, danego kraju, przede wszystkim swoich, swojej ziemi ojczystej. Dużą rolę w prowadzeniu takich badań odegrał Kościół, ponieważ w 1881 roku papież Leon XIII udostępnił uczonym dostęp do Archiwum Watykańskiego, archiwum, które zostało powołane w IV wieku, zatem naprawdę gromadziło, i wciąż gromadzi pokaźną liczbę cennych, cennych materiałów. I Włochy po raz kolejny znalazły się na liście obowiązkowych podróży, choć tutaj też stricte, właśnie uczonych. Przemiany w XIX wieku społeczno-polityczne, społeczno ale w ogóle także modernizacyjne, doprowadziły też do tworzenia się chociażby nowoczesnej służby zdrowia. Zaczęto dostrzegać innego typu pacjentów, na przykład cierpiących na zaburzenia psychiczne, więc z tego powodu odbywano podróże do miejsc, gdzie powstały, gdzie powstały już ośrodki dla takich pacjentów i gdzie stosowano najnowsze. Nowsze metody leczenia takich, takich schorzeń. Także kształtowanie się metropolii zmuszały do analizowania nowości urbanistycznych, w tym także sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy w ogóle utrzymywania czystości w danym mieście. Więc wyjeżdżano do większych miast, podpatrywano, jak władze miejskie radzą sobie z takimi problemami, i następnie starano się zastosować podobne rozwiązania we własnym mieście czy we własnym kraju. W XIX wieku popularności szpitali czy szkół nie, nie ustępowały także instytucje związane z systemem penitencjarnym, w tym więzienia, które również bardzo chętnie Odwiedzano, na szczęście można, tacy, tacy goście nie mieli problemu, żeby, żeby z nich wyjść. Jeśli mielibyśmy spojrzeć na mapę podróży po wiedzę, czyli typowo na studia uniwersyteckie osób z dawnych ziem państwa polsko-litewskiego, chętnie i częściej wyjeżdżano na uniwersytety po powstaniu styczniowym. Popularne były wówczas akademie znajdujące się na, na ziemiach niemieckich Wrocław, Wiedeń, Berlin, Lips, Gettinga, Zurich, czy Monachium, ale również te zlokalizowane w Rosji, w Petersburgu, Kijowie czy, czy Moskwie. Oczywiście Paryż niezmiennie przyjmował, przyjmował Polaków i przyciągał Polaków, i przyciągał zarówno uniwersytet, jak i szkoły zawodowe. Polacy również studiowali w Belgii, w Holandii, co ciekawe, rzadko we Włoszech, w Anglii czy w Skandynawii. Jeśli chodzi zaś o badania uczonych, to przede wszystkim kierowano się do Niemiec i Francji, gdzie były znakomite laboratoria, w których można było prowadzić analizy przyrodnicze, jak również świetnie wyposażone biblioteki. Tu oczywiście niewiele się, się zmieniło. W celu badania dziejów naszego państwa wyjeżdżano oczywiście z chęcią do. Do wspomnianej już Italii, do Francji, do Niemiec, ale także do Rosji, zwłaszcza do Petersburga, gdzie mieściła się oczywiście Biblioteka Załóżkich. I jeżeli tak spojrzymy, spojrzymy już przeglądowo na, na podróże, podczas których zdobywano, zdobywano wiedzę, to widzimy, że trwały one właściwie z większym lub mniejszym nasileniem i ograniczeniami właściwie, właściwie zawsze. Po II wojnie światowej w podzielonej Europie o wiele trudniej było oczywiście o wyjazd naukowy, jak i o każdy inny na zachód. Dla Polski jednak po 1990 roku, zwłaszcza zaś po 2004, Granice jakiekolwiek, w tym także zdobywania wiedzy i doświadczenia za granicą, właściwie przestały istnieć, i wszelkie programy wspierające wyjazdy pozwalają nam, zarówno uczniom, studentom, jak i wykładowcom, uczyć się przez całe życie, a także, a może przede wszystkim, w podróży. Dziękuję bardzo.